Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja oczywiście jestem Cactus Games i w tym odcinku chciałbym z wami porozmawiać na temat nowej mapy do Fortnite'a. Tak naprawdę jest to nowa mapa dla tych, co zaczęli grać od drugiego rozdziału Fortnite'a, natomiast dla tych, którzy grają od pierwszego do dziesiątego, będzie to stara, dobra, wasza ukochana mapa. W tym wideo chciałbym wam przedstawić właśnie to, jak zabijam w chwili obecnej Wolverina oraz później, gdy atakują Duma. Niestety z oboma przegrałem, ale przejdźmy do sedna tego odcinka, czyli właśnie do tego, kiedy, jak i co jest, wiemy o nowej mapie. A więc, o nowej mapie wiemy tyle, że wykrzywione wieże weszły do plików gry Fortnite. Mamy to na Twitterze Fortnite'a, więc jest potwierdzoną informacją to, że w tym sezonie wyjdzie właśnie nowa mapa, częściowo nowa mapa do Fortnite'a, ponieważ będzie ona, będą na zasadzie tylko cztery chyba miejscówki, bo będzie tam tylko, wydaje mi się, że będzie na pewno zalew zdobyczy w miejscu obecnej wyspy na zalewie zastoju. Wykrzywione wieże ponoć będą zamiast zalew zastoju oraz modyfikują się gasnące gaje i wejdzie gdzieś pustynna część mapy oraz oaza odpoczynku na niej. Więc tyle by było z nowej mapy. Mianowicie jeszcze mam nadzieję, że z każdym się widzę 16 października 2020 roku na nowej piosence na tym kanale. Mianowicie 16 października 2009. Więc mam nadzieję, że tam wejdziesz, zostawisz tą łapkę i zostaw znicz w komentarzu pod tamtą pioseneczką. No i nie musicie zostać łapek, bo smutna piosenka. No i jeszcze jedna rzecz, że wielkie dla was pozdro. No i mam nadzieję, że widzimy się na live już w ten Halloween. Niestety chciałem zakupić wczoraj Skull Troopera, jednak się namyśliłem, ale niestety nie wypalił. Więc jeżeli chodzi o informacje, to tyle. Myślę, że wielu z was wyczekuje na naprawdę nową mapę do Fortnite. Jest to naprawdę nowa mapa, taka dla tych, co grają od tego sezonu, jest to serio nowa mapa i wiele osób na nią oczekuje, więc mam nadzieję, że coś takiego się stanie. Tutaj oczywiście widzicie teraz moją walkę z Dumem. No niestety kula mocy i mam 39 HP, no i zaraz mnie położy. Ale dziękuję wszystkim za oglądanie odcinka. Możecie zostawić jeszcze łapaczkę do góry albo w dół, jakbym się nie spodobała. No ale mam nadzieję, że zostawicie w górę. No i trzymajcie się w zasadzie do następnego odcinka. Ale jeszcze zanim to po prostu możecie wbić na mojego Instagrama depodługacactus oraz lapodługaofficial. Z każdym się widzę o godzinie 26 października i w Halloween. Do następnego, trzymajcie się, cześć.